Hej, siemanko, jestem Jacek16, witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z gier mobilnych. Dzisiaj oczywiście zagramy w grę Ręczna Gilotyna i to co, moi drodzy, to jest naprawdę ciekawa gierka. O, taki sobie kolor ustawię. No tu nie mamy już nic. Także tap to play. Au, i tu musimy brać po prostu rękę, żeby coś ukraść, ale żeby nie paść. Moje. No, dwa razy pod rząd. Pokonałem bossa właśnie. To jest ciekawa gierka. I mamy kasę. 5000. Nic nie widzę. Czekajcie. No tak jakby nam trochę wywaliło gierkę. Czy coś za to możemy, możemy kupić? Coś takiego mamy. A to, że... A, trofeum. Zobaczcie, że ile tutaj trofeum jest z każdego bossa. Bossy pokonane 1 na 20. Misje. No dobra, moi drodzy. Pokonałem drugiego bossa. Kasę dostajemy. No cóż, moi drodzy, gierka ciekawa. Ale znowu jak poprzednio wywaliło nam grę. Czekajcie. Szkoda, że wywala grę. I co, moi drodzy? Myślę, że nagram z tego parę odcinków, no bo... Gierka prosta, można naprawdę tutaj fajnie spędzić czas. No i co, mamy jeszcze 18 bossów do pokonania. Niestety wywala gierkę, no to jest chyba dlatego, że to jest gra dla starszego systemu Android. Ups, ucięło mi łapę, no nie, myślałem, że uda się. Pokonałem właśnie bossa. O, dostajemy strzałkę, co to jest? Level up. No, chwileczkę. No to co, mamy trofeum z kolejnego bossa, ale szczerze nie chcę nagrywać tej gry jednak. Znaczy, w sensie, nagrywać z tego serii. No bo wygwala cały czas te gry. To taki jeden odcinek będzie... z tej gry tylko.
Dawaj level up. Pani gro. O, widzicie, posłuchała, a się mnie gra. Szczerze, gdy nagram te gry, które pobrałem, te serie, to od razu lecimy z Minecraftem, no bo szczerze, te starsze gry z Ketchupu to są po prostu... Ale przegrałem to tak w drugiej rundzie. Gierka fajna, ale niestety tu można łatwo łatwo tutaj się, no, po prostu zdenerwować, dlatego że ta gra po prostu... nie działa na nowszej wersji Androida poprawnie. Myślałem, że uda mi się, że będę dosyć szybki. No, i z dolarem ta ręka odleciała. No, nie spodziewałem się na początku przegranej. Dobra, ile tu mamy minut? 6. No myślę, moi drodzy, że pokonamy jeszcze jednego bota i... Bossa i kurde, kończymy odcineczek. Sweet. No, żeż. Moja ta ręka ma, znaczy ta ręka, ta gilotyna ma tutaj czujnik, kiedy chce akurat złapać dolara, no. O, to tak szybko można zbierać. Ej, no! Ja przytrzymałem na chwilę dłużej i tak się coś takiego się stało, że ja zacząłem zbierać jak jakiś poparzony te pieniądze. No cóż, no. Z 10 minut wyjdzie odcinek na pewno. Ja muszę pokonać tego bossa. Zwycięstwo, no. Udało się. Level up. No co, moi drodzy, już lecimy dalej z tą grą. Mam oczywiście w planach... chyba nawet dzisiaj pobrać Minecrafta Pocket Edition.
boss był łatwy. To wystarczyło tylko po prostu poczekać odpowiedni moment i zabierać dolary. Szczerze nie wiem, ile jeszcze razy miałbym jej wywalać grę. Pokonaliśmy 5 bossów na 20. Spróbujmy jeszcze jednego pokonać. Shark. No i koniec, moi drodzy. Może level up jakiś? O, siła. To doda. Exclusive boss skin. Czekajcie. Proszę to zobaczyć. Tak w ogóle szkoda, że cały czas wywala grę. Customize. Jeśli tu mamy skina. Ooo, jak fajnie. Ten boss był akurat właśnie taki prościutki. Nie wiem, co tu się dzieje w tej grze, to czekajcie. No cóż, moi drodzy, to była gra Hand Guillotin, czyli ręczna gilotyna. Jeżeli chcecie w tę grę pograć, to oczywiście nazywa się po prostu Hand Guillotine. Ja nie będę jej nagrywać, po prostu nie ma sensu, wywala tę grę, więc zostawiam tę grę dla was. Ja pokonałem 7 bossów na 20, a tu jeszcze 13 zostało. No cóż. Także nie ma nic ciekawszego, to tylko po prostu skiny, bossy i tak naprawdę tyle. Także jeżeli spodobał wam się ten film, zostawcie subika wraz z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film znajomym. Ja zapraszam znowu na poprzedni film, do następnego, na razie, cześć, hej, hej.